Ona patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym niejedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Bo ja pragnę jej, jej, bo pragnę jej, jej, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Witam dzisiaj na hali przy ulicy Paczkowskiego. Mieliśmy turniej szkoły futbolu, którym zakończyliśmy sezon zimowy. Na tą chwilę szkoła futbolu trenuje 3 razy w tygodniu. Mamy zajęcia dla roczników 2008 i starszych do rocznika 2004. W klubie gnieźnieńskim mamy 65 zawodników. Dzisiaj się spotkaliśmy, małe zakończenie, małe medale, małe nagrody dla dzieci. Dzieci trenują 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu jest trening piłkarski. Raz w tygodniu spotykamy się w Centrum Zdrowia Zosia, gdzie mamy trening koordynacyjny, aerobik. Chodzi najważniejsze, żeby była dobra zabawa i uśmiechy na twarzy. I mam nadzieję, że dzisiaj każde dziecko wyszło z hali przy ulicy Paczkowskiego uśmiechnięte i zadowolone. Szkoła futbolu na dzień dzisiejszy, jaki stan? Na dzień dzisiejszy mamy 4 grupy, po 65 osób łącznie, w każdej grupie jest po 18 osób. Zapisy cały czas trwają, wszystkie szczegóły na stronie internetowej szkołafutbolu.com.pl. Ponadto liczy się, najważniejsze jest, liczy się dobra zabawa i mam nadzieję, że każde dziecko, które przyjdzie do szkoły futbolu, będzie zadowolone i uśmiechnięte i na pewno na treningach przekażemy wiedzę piłkarską, tak jak tylko będziemy mogli. Dziękuję. Bręk Wojciech. No jako 2-6 rocznik. 2-6 rocznik, a jakaś nazwa drużyny? Zjednoczeni... Nie mamy jeszcze konkretnej nazwy, ale Zjednoczeni 2006. Pan pomysł, żeby tu dzisiaj grać? O, mój syn tu do Wojtka Bręka chodzi na zajęcia. Uczy się podstaw piłki nożnej, dlatego przy okazji my też możemy pograć. Do powodzenia. Dzięki. The concert.
The bass, the bass drum, the groove, and the culture. The bass drum, the groove, and the culture. And the crowd that sings. The